Zadanie pierwsze. Wyznacz wartość wyrażenia 6 silnia dzielone na 3 silnia razy 2. No i tutaj sobie zapiszę, przepiszę sobie to wyrażenie. 6 silnia dzielone na 3 silnia razy 2. I teraz co możemy tutaj zrobić? No oczywiście pierwszą metodą rozwiązania tego zadania jest po prostu rozpisanie silni zgodnie z jej definicją. Tutaj możemy zrobić 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 i razy 6 dzielone na 1 razy 2 razy 3 i razy 2. I co możemy tutaj zrobić? No oczywiście możemy tutaj wymnożyć te wartości. 6 silnia to jest nic innego jak 720. Natomiast 1 razy 2 to jest 2 razy 3 to jest 6 i razy 2 to jest 12. No i tutaj zobacz, mamy efekt taki, że mamy tutaj ułamek zwykły. 720 dzielone na 12 to jest 60. I możemy tutaj tak to zrobić. Oczywiście tutaj jeszcze co moglibyśmy zrobić? Jak mamy tutaj rozpisane, jak mamy rozpisany iloczyn tych silni ze sobą, to moglibyśmy tutaj dokonać skrócenia, czyli na przykład popatrz, tą dwójkę mogłabym skrócić z tą dwójką. Mogę to zrobić dlatego, że zarówno w liczniku, jak i w mianowniku są iloczyny. Następnie tą trójkę z tą trójką mogłabym skrócić. No i na przykład tutaj tą dwójkę z czwórką, tutaj wtedy będzie 2, w wyniku czego ja otrzymuję 2 razy 5 razy 6 dzielone na 1. No i teraz zobacz, 2 razy 5 to jest 10 i razy 6 to jest 60, czyli tutaj mogę zapisać 60 na 1, czyli jest to 60. Natomiast popatrz na trzeci, trochę szybszy myślę sposób. Ja myślę, że ten trzeci sposób jest sposobem najfajniejszym, najlepszym, dlatego że akurat zobacz, no w tym przypadku mamy stosunkowo niewielkie wartości liczbowe. A co by się zadziało, gdyby tutaj było na przykład, nie wiem, 20 silnia dzielone na coś tam. No to w takiej sytuacji, no 20 silnia jest bardzo olbrzymią liczbą i w takiej sytuacji, no byłoby prawdopodobnie nam ciężko policzyć wartość takiego wyrażenia, dlatego popatrz, co możemy tutaj zrobić. Licznik możemy rozpisać jako iloczyn 3 silnia razy 4 razy 5 i razy 6. Dlaczego 3 silnia? Dlatego, że 3 silnie mamy w mianowniku. No i mamy tutaj, no mianownik przepisałam bez zmian i otrzymaliśmy tutaj takie wyrażenie, w którym zobacz, co mogę zrobić. Mogę tutaj skrócić tą silnię ze sobą, 3 silnia. I tu mogę dokonać redukcji. Mogę skrócić dwójkę z czwórką bądź szóstką, czyli tu mi w mianowniku zostaje 1. Ja po prostu tutaj skrócę z szóstką i wychodzi mi tutaj 3. W wyniku czego ja w liczniku co otrzymuję? W liczniku otrzymuję iloczyn liczby 4, 5 i 3. 4 razy 5 razy 3 to jest 60 i całość dzielę na 1. No i 60 dzielone na 1 to jest 60. Czyli zwróć uwagę, dokładnie taki sam wynik jak w przypadku pierwszej i drugiej metody, ale trochę szybszy i w moim zdaniem najmniej obarczony błędem.